Cześć! W tym odcinku stworzymy grę, którą steruje się wyłącznie za pomocą sensorów naszego telefonu. Na samym początku musimy prześledzić, jak ruch naszego telefonu wpływa na odczyt sensora grawitacji. Jeżeli ustawimy telefon w poziomie i przechylamy go do przodu i do tyłu, zmienia się oś X. Natomiast gdy przechylamy telefon w prawo i w lewo, zmienia się odczyt osi Y na sensorze grawitacji, ponieważ właśnie te dwie osie najlepiej wykorzystać. Wcześniej wykorzystywaliśmy Level Blueprint, teraz, ponieważ może on kolidować z nową mechaniką, najlepiej usunąć jego całą zawartość. Makro nie musi być usuwane, ponieważ jeżeli nie jest wywoływane, no to po prostu jest, ale komendy zawarte w makrze nie są wykonywane w żaden sposób. Jeżeli oddalimy się od pozycji gracza, zobaczymy, że składa się on z kilku elementów. Kapsuły, która odpowiada za kolizję oraz wysokość gracza, kamera oraz broń, no i kilka innych elementów. Nie jest to nic innego jak blueprint, ale blueprint gracza. Jeżeli wykorzystaliśmy template'a, tak jak w tym przypadku First Person, zobaczymy, że gracz ma już kilka gotowych klocków, które odpowiadają za mechanikę gry, czyli skakanie, kucanie. Akurat tutaj kucania nie ma, ale poruszanie się, obracanie kamerą. Zajmijmy się na początku mouse input. Mouse input ma ruch do góry i do dołu, czyli look up, oraz turn, czyli obracanie, który dodaje tak naprawdę obrót do kontrolera. To będzie pierwsze, co zmodyfikujemy. Drugim elementem jest input axis move forward, który odpowiada za na przykład WES, gdzie W jest plus 1, S jest minus 1, no i porusza graczem względem położenia kamery, ewentualnie hełmu do wirtualnej rzeczywistości. Na początku zmodyfikujemy jednak myszkę, czyli wykorzystamy sensor grawitacji. Na początku wykorzystywaliśmy klocek, który się nazywał Get Gravity. I Get Gravity pozwalało uzyskać wartości, jakie aktualnie ma wektor grawitacji. Jednak wykorzystamy coś lepszego. Czerwone klocki to są eventy i wykorzystamy tutaj event gravity, który wywoływany jest zawsze, gdy następuje zmiana wartości wektora. Problem z sensorami jest taki, że ich fizyka w telefonach powoduje szumy i zawsze nie można tych szumów w żaden sposób zniwelować. Można je software'owo jakoś ograniczyć, ale te szumy zawsze będą, więc jeżeli szumy są, wartości wektora się zmieniają, a więc gravity praktycznie cały czas jest wywoływane. Teraz zastąpimy input axis właśnie grawitacją, która będzie analizować ruch sensora i wykorzystamy tutaj w tym przypadku, jeżeli chodzi o ruch w prawo i w lewo, naturalne będzie, jeżeli przechył w prawo i w lewo, telefonem będzie za to odpowiadał. Move forward, czyli ruch do przodu i do tyłu, też odznaczymy, czyli naciskamy Alt i dowolny węzeł, no i połączymy movement input, czyli dodawanie ruchu do gracza. Nie możemy z gravity wyciągnąć kolejnego węzła, ponieważ kolejność ma znaczenie, nie można stworzyć sekwencji, że tworzy się, jednocześnie uruchamia się dwie rzeczy, ale można to wyciągnąć z klocka, do którego gravity się odnosi. No i tutaj możemy połączyć value z osią, w tym przypadku X. Czyli tutaj. Możemy uruchomić grę i zobaczyć, czy wszystko wygląda dobrze. Trzeba pamiętać, że WES maksymalne wartości to jest od minus 1 do plus 1, natomiast grawitacja to jest od prawie minus 10 do plus 10, więc czułość telefonu też będzie większa. Możemy włączyć grę, ale zanim to zrobimy, wyrzucimy pada, który może przeszkadzać w grze, ponieważ jak pamiętamy, domyślnie w grze dla Androida pad jest dostępny na ekranie, a można go po prostu usunąć, wchodząc do Project Settings i do inputa. Tutaj mamy ten joystick wirtualny, który można zastąpić na coś pustego, czyli na przykład oczyścić to pole i dzięki temu otrzymamy coś w rodzaju noun. Nie mamy teraz kontroli przy pomocy pada, mamy jednak kontrolę przy pomocy ruchu. Trzeba jednak pamiętać, że nie można traktować tej dziesiątki jako jedynki, ponieważ wtedy gracz będzie musiał przechylać telefon zupełnie w pion i będzie musiał też ruszać głową, żeby zobaczyć, co na ekranie jest wyświetlane, więc jeżeli zmniejszymy czułość, to nie diametralnie. Można tą czułość zmniejszyć, ale żeby gra dalej była wygodna, czyli żeby przychyły były mniej czułe, ale nie maksymalne. Wystarczy wyciągnąć na przykład z osi X, bo tutaj najbardziej odczuwamy czułość.
no i pomnożyć to jako wartość. Możemy też zmienić, jeżeli nam nie odpowiada, że przechył do przodu to jest ruch do przodu, może chcemy odwrotnie, bo latamy samolotem, wtedy mnożymy razy minus 1. Ale tutaj wystarczy ograniczyć czułość ruchu, na przykład o połowę, czyli gdzieś od 0, od minus 5 do 5. Można kliknąć tutaj na przykład na linii, stworzyć węzeł, no i połączyć w taki sposób. Teraz gra będzie mniej czuła i wygodniejsza. A tak przy okazji, jeżeli przejdziemy do viewportu, zobaczymy, że gracz ma dwie bronie. Otóż dlaczego? Jedna broń, ta bez rąk, jest używana po to, żeby przeciwnik widział broń w bardziej naturalny sposób. No bo głupio widzieć gracza, który posiada same ręce. Natomiast u nas imersja będzie lepsza, gdy zobaczymy ręce, które trzymają broń. To jest jedyny powód.